Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Środa, 18 dzień stycznia, chyba 18 dzień stycznia, bo po takiej zmianie strefy czasowej można się pogubić. Jest tutaj 17 czasu lokalnego, jesteśmy w Sapporo, Hokkaido, wyspa prefektura Hokkaido. Za wszystkie przejęzyczenia i niewyraźne słowa przepraszamy, bo od ilu jesteśmy godzin na nogach? Od około 30 godzin, nawet ponad 30 godzin, więc myślenie ciężko nam dzisiaj idzie i mówienie logicznie i z sensem również. Tak trudno sensowna od końca zaczynając jest ta pogoda tutaj w Sapporo. To jest zapowiedź tego, co nas czeka od piątku do niedzieli. Tak, bo tutaj no, prognozy są dosyć nieubłagane, bo cały czas po prostu ma być na zmianę śnieg, wiatr, mróz. No, mogą być też takie pojedyncze godziny, czy nawet jeden dzień, gdzie będzie te troszkę lepiej, że będzie dało się spokojnie skakać, ale generalnie ma być bardzo dynamiczna pogoda. Bardzo dynamiczna. Tutaj coś prawie na zasadzie tajfunu nam może grozić niekiedy wieczorami, ale po kolei my z Zakopanego do domów nie wróciliśmy. Tak, nie wróciliśmy natychmiast po Zakopanem, to znaczy w poniedziałek rano ruszyliśmy do Warszawy, gdzie przepakowaliśmy się i nazajutrz wczesnym, bardzo wczesnym porankiem mieliśmy już udać się na lotnisko. Tak, godzina piąta nieubłaganie, wtedy właśnie budzik zadzwonił w stolicy. No, pierwszy lot do Frankfurtu to była godzina 7:45, a dalej już poszło. Dalej już poszło, w Frankfurcie przesiadka na samolot do Tokio, w Tokio przesiadka na samolot do Sapporo, w Sapporo jeszcze szybki przejazd pociągiem na lotnisko, z lotniska do centrum miasta, troszkę mieliśmy kłopotów z zakupem biletu, no ale to już nasza wina i naszej braku przytomnych umysłów, ale ostatecznie dojechaliśmy do hotelu, no i możemy już się cieszyć tutejszym, jak to mówisz, anturażem. Anturażem, taka ulica ramenowa, jak to się nieoficjalnie mówi, tutaj takie gastronomiczne przybytki wszelakiego typu. Nasi skoczkowie chyba właśnie teraz prawdopodobnie dojeżdżają. Tak, tak, według wszystkich obliczeń powinni właśnie gdzieś tutaj już docierać do hotelu, więc podobnie jak my, dzisiaj taki dzień na regenerację, przestawienie się na tutejszy czas, no i jutro też na szczęście jakichś skoków oficjalnych jeszcze nie ma, więc myślę, że na spokojnie do piątku wszyscy powinni być już w pełni dyspozycji. Tutaj głód skoków narciarskich jest naprawdę zauważalny w mikroskali oczywiście, ale w hotelu, w którym mieszkamy, w którym żyją też skoczkowie rywalizujący o punkty Pucharu Świata, są już pierwsi kibice. Tak, ja poszedłem załatwiać coś do recepcji, patrzę, a Dominika napadł jakiś taki, no w sumie starszy pan, Japończyk, no i myślałem, że nie wiem, że ma jakieś problemy, a on po prostu skojarzył Dominika, że skijumping.pl, zaczął się dopytywać o naszych skoczków, o wszystko, więc tutaj ta grupa kibiców może nie jest tak bardzo liczna jak w Polsce, ale za to bardzo aktywna. 2020 rok, wtedy byliśmy tutaj po raz ostatni. Wtedy słyszeliśmy, że w Chinach dzieje się coś związanego z nietoperzami, nie wiedzieliśmy o co chodzi, to były takie początki początków. Nikt chyba nie zakładał, że tak wszystko to się właśnie potoczy. No nikt nie zakładał i naprawdę no przykro nam, że tak długo tutaj musieliśmy omijać to miejsce. Rok temu prawie tu przylecieliśmy, ale nie wyszło ostatecznie. Zawody się tu nie odbyły. W tym roku na szczęście już nic nie stanęło na przeszkodzie. No i Puchar Świata zawita do Sapporo. Trzy konkursy indywidualne, to trzeba podkreślić. Piątek, sobota, niedziela to był magnes dla światowej czołówki. To był magnes, poza tym w tym sezonie jest kilku zawodników, którzy wciąż liczą się w walce o kryształową kulę. No i żadna ekipa chyba nie jest gotowa odpuścić 300 punktów, jeśli mówimy tutaj właśnie o walce o zwycięstwo w Pucharze Świata, więc dlatego tutaj wszyscy chętnie bardzo przyjechali w najmocniejszych składach. Przyjeżdża już za chwilę także nasz kolega Kacper Merk. Tak, tak, no już go tutaj czuć w powietrzu, gdzieś tutaj czujemy, że się zbliża, pewnie zaraz nam tu storpeduje gdzieś wideo, bo on zawsze tak z nienacka gdzieś tu atakuje, no ale tak poważnie, no to
Kacper Merk będzie chyba tutaj jedynym z Europy dziennikarzem, no oprócz nas. Tak, telewizyjnym, także w Eurosporcie się zobaczymy na skijumping.pl. Będziemy informować, jak ta seria, jak ta pogoda na Okurajami się miewa. Tutaj bardzo zainteresowani są lokalni sympatycy skoków lub czegokolwiek. Będziemy kończyć, musimy się wyspać, musimy trochę się zregenerować i zrozumieć, jaka jest pora na świecie. Dokładnie, więc dzień dobry albo dobry wieczór. W każdym razie życzymy wszystkim miłego dnia. Bo w Tokio jest już dzisiaj. Dobrodošli doma, dobrodošli u planici.